Siemanko, czwarty odcinek z serii robienia siłowni w chlewie. I co, dzisiaj będziemy robić takie, nie wiem jak to nazwać, po prostu deski na palikach, żeby później jak będziemy lać posadzkę, żeby po tych deskach ściągać deską ten beton, żeby było równo. W sumie zobaczycie, jak będziemy to robić, to będzie na filmie, to będziecie widzieć, o co chodzi. Dzisiaj już kupiłem też beton, mają dzisiaj nam przywieźć beton, piasek, także no możliwe, że dzisiaj już będzie wylewana posadzka, także trochę ruszy robota do przodu. Mieliśmy zamawiać gruszkę, ale jednak podliczyliśmy i no kilkaset złotych drożej wyjdzie, jakieś 600-700 złotych drożej, także postanowiliśmy kupić piach, cement i będziemy robić normalnie beton w betoniarce i będziemy wozić taczkami tutaj wylewać. Trochę więcej roboty będzie, no ale zawsze coś się zaoszczędzi i te pieniądze zaoszczędzone można wydać na coś innego, także działamy. Deski, po których będziemy tam ściągać ten beton przymocowane. I co, przywieźli nam już cement i piach, także no ruszamy zaraz z robotą. Już pierwsza taczka załadowana, betoniarka jest, cement jest, wszystko jest, także jedziemy z koksem. No ciekawe. Ciekawe, czy dobrze wyliczyliśmy i starczy nam betonem to pomieszczenie. W ogóle deszcz zaczął padać, a szkoda nam dnia, to zrobiliśmy taki mega daszek. Jak się nie zawali, to będzie dobrze. Najważniejsze, że nie leje się na głowę i na betoniarkę. Jednak szkoda dnia na siedzenie w domu, a zawsze można jakąś część tam siłowni wylać. Tak? Pytacie mnie, co z siłownią w stodole, to co? Siłownia w stodole dalej jest, tylko po prostu no robię tutaj siłownię po to, żeby można było fajnie trenować w zimie, żeby nie trenować w kurtce zimowej, kurde, w czapie na uszy, tylko po prostu przyjść, zrobić trening w koszulce, w spodenkach i fajnie progresować, bo chciałem zrobić taką konkretną masę już, zrobić taki konkretny plan treningowy i fajnie progresować. A siłownia w stodole będzie cały czas, przyjdzie wiosna, ciepło, zrobię nowe maszyny w stodole, bo jednak no te co zrobiłem, no to nie powiem, są trochę takie prowizoryczne i z materiałów, które gdzieś tam leżały po garażach, więc teraz zrobię nowe maszyny, trochę mocniejsze, żeby właśnie już też fajnie można było zrobić na tym konkretny trening i nie bać się, że gdzieś tam dołożę ciężaru i maszyna się rozwali, także na wiosnę poprawiam te maszyny w stodole. I wiecie, no tam fajnie się trenuje na wakacjach, jak jest ciepło, nie? Teraz jak jest zima, no to jednak troszkę ta temperatura, no jednak przeszkadza w treningach. Jeden z trzech kawałków już zrobiony, także jeszcze tylko zostało dwa. No kurde, jest trochę roboty, ale już powoli zaczyna to wyglądać, także jest motywacja do robienia. Tutaj poszło jakieś 16 worków, także no myśleliśmy, że pójdzie trochę mniej, ale niestety są nierówności, bo nie gdzie jest więcej, także ciężko to wyliczyć z tymi workami. W ogóle kurde, cement taki drogi. Ja myślałem, że worek może kosztuje, nie wiem, 13 zł, bo dawno się kupowało, a tutaj worek cementu 18 zł, także kurde, strasznie poszły w górę te ceny. No ale i tak będzie dużo taniej jak gruszka. Na dworze już ciemno i kurde, źle, że cały dzień deszcz pada, także to jest trochę utrudnienie, ale jak będziemy czekać na dobre warunki, to kurde, nigdy nie wylejemy tej posadzki, a my już chcemy jak najszybciej to zrobić, już tutaj tynkować i robić maszyny, bo kurde, no nie mogę się doczekać, jak już w końcu będziemy tutaj trenować. Mam nadzieję, że uda się przed świętami. A jeżeli czekalibyśmy
aż przestanie padać, to zaraz, kurde, będzie śnieg, mróz, a wtedy to już w ogóle posadzka będzie wiązać nie wiem ile czasu, także jedziemy z kolejnym pomieszczeniem. Teraz robimy to. Pytacie mnie, czy nagrywam, a więc nagrywam iPhone'em 13 Pro, bo miałem kupować aparat, ale jednak sobie myślę, że no jednak aparat dobry z obiektywem, no to jest koszt, nie wiem, ponad 10 tysięcy złotych, także wolałem kupić taki, no, lepszy telefon i powiem wam, że no jestem zadowolony z tego iPhone'a, bo naprawdę bardzo fajnie nagrywa i fajny jest ten efekt filmowy, który jest tutaj w tym telefonie, że wiecie, że te tło z tyłu jest jakby takie rozmazane, a postać jest wyostrzona. To jest właśnie fajne i fajny taki jest ten efekt, nie? A teraz na przykład nagrywam przednią kamerką i powiem wam, że no światło jest tutaj no dosyć słabe, a jednak no jakoś jest jak na przednią kamerkę naprawdę dobra i powiem wam, że jeżeli chcecie na przykład kupić sobie jakiś telefon do nagrywania, no to mogę wam go polecić, bo naprawdę no jeśli chodzi o jakość, to jest naprawdę bardzo dobra, zwłaszcza przy tak słabym oświetleniu, bo jak jest oświetlenie dzienne, to naprawdę no to jakoś jest no mega, mega. Drugi kawałek wylany, został tylko trzeci, ale kurde, niestety zostało tylko 6 worków, więc nawet nie zaczynamy. Miało wystarczyć na wszystkie pomieszczenia, no ale niestety coś słabo policzyliśmy i trzeba będzie dokupić parę worków cementu i nie zaczynamy nawet tego robić, bo no nie ma sensu, nie ma sensu, kurde, szkoda. Szkoda, że nie wystarczyło tego cementu, bo myślałem, że dzisiaj wszystko skończymy. Zalejemy, będzie już z głowy, wszystkie się kable pochowa, tak jutro znowu to samo, znowu to pieprzenie i kurde. No niedobrze, niedobrze. Wolałbym to dzisiaj skończyć, także słabe z nas matematyki i źle policzyliśmy, bo kurde, wiecie, ten tutaj jest strasznie krzywo w tym chlebie i kurde, tutaj jest uskok, tu tak i ciężko było wyliczyć ile tego cementu pójdzie i brakło. Ogólnie na całą posadzkę, jeżeli jeszcze będę musiał dokupić jutro te worki, to pójdzie około 50 worków, także no dosyć sporo. Koszt samego cementu będzie gdzieś koło 1000. Kupiłem jeszcze właśnie 20 worków zaprawy tynkarskiej, żeby tutaj otynkować, także na razie koszt remontu chleba to około 1200 zł. Zobaczymy w ilu się zamkniemy. Jakby ktoś miał trochę gruzu, to kurde, przydałoby się trochę gruzu, wtedy by mniej tego cementu poszło. Także na dzisiaj to tyle. Jak zwykle subujcie, lajkujcie, komentujcie i co? Do następnego.